Witaj, nazywam się Aida Kosoen-Przybysz. Urodziłam się w słonecznej Gruzji. Jestem z pochodzenia Ormianką. W Polsce mieszkam od ponad 30 lat. Przyprowadziła mnie do tego kraju miłość. Pochodzę z bardzo mistycznego domu, w którym kobiety posiadały dar jasnowidzenia. Zaczęło się to od mojej praprababki Zofii, która była babcią mojej wyjątkowej babci Margo, a jednocześnie miałam babcię Annę, która miała dar jasnowidzenia. Po swoich przodkach również ja posiadam ten dar, którym się chciałam z Wami podzielić. Dlaczego postanowiłam podzielić się tą wiedzą wielopokoleniową, którą w sobie posiadam, którą dostawałam latami od swoich babci, również mimo faktu, że kiedy się urodziłam, praprababcia Zofia już nie żyła, to od babci Margo słyszałam, a praprababcia mówiła to i to. Więc tak naprawdę to powtarzanie tych słów to jest taka encyklopedia duszy, która pokazuje, na co człowiek musi uważać, z czym się nie otwierać. Nie o wszystkich swoich problemach można mówić i nie do każdego może z problemami człowiek pójść. To jest taka wiedza tajemna, którą chciałabym otworzyć dla Was, żebyście potrafili znaleźć swoją właściwą drogę, jeżeli stoimy na skrzyżowaniu, stoimy przed wyborami, żeby wybrać tą właściwą i dobrą drogę do szczęścia. Czasami musimy pamiętać, że objazd też jest naszym przeznaczeniem i wydłużenie pewnej trasy bywa po to, żebyśmy kogoś poznali, otworzyli swoje serce do kogoś, bo szczęście czasami stoi bardzo blisko, a czasami za rogiem, za który bardzo boimy się zajrzeć. Wiedza, którą posiadam, traktuję jako przekaz, jako dar, jako narzędzie. I chciałabym pewnymi umiejętnościami, spostrzeżeniami, które dostawałam i dostaję do tej pory, nawet w snach, z Wami się podzielić. Zawsze zastanawiałam się, czy powinnam tą wiedzą się podzielić, czy mogę otworzyć pewne kartki starej książki, ale poczułam, że może ta wiedza akurat, którą mam do przekazania w tym programie, pomoże Wam odnaleźć siebie, bo najtrudniejsza droga to jest droga do samego siebie, a ja uważam, że każdy człowiek bez wyjątku ma intuicję, która jest zakurzona stresem, strachem, wcześniejszymi porażkami. Tak jak mawiała moja babcia, Feniks z popiołu się wstaje i uważam, że jeżeli można odbudować marzenie, obudzić siebie do tego, żeby znowu poczuć się szczęśliwym, jeżeli było poronienie, znowu starać się o to dziecko, wierząc, że narodzi się szczęśliwe, zdrowe dziecko. Jeżeli straciło się partnera, to nie zawieszać się w smutku, tylko wiedzieć, że życie trwa dalej i trzeba iść i szukać swojego szczęścia dalej. Ja bym chciała, żebyście obudzili samych siebie, a znaki zewnętrzne, kocham to tak nazywać, że to są podszepty naszych aniołów albo przodków. Dlatego w tym programie wielokrotnie będę podpierała się słowami moich babci. Usłyszycie wielokrotnie, a babcia Anna mówiła to, a babcia Margo to, a babcia Zofia robiła tamto. Bo właśnie ta wiedza, to jest wiedza od nich pielęgnowana przez lata, może nawet przez wieki, którą się chcę z Wami podzielić. Ja mam nadzieję, że ta wiedza, którą dostaniecie, będzie taką prawdą, która pomoże Wam znaleźć siebie, drogę do siebie i ominąć te niedobre skrzyżowania w życiu.